Konecki klub karate Kyokushin od maja regularnie działa po przerwie epidemicznej. Pasjonaci karate spotykają się 3 razy w tygodniu w hali sportowej przy ulicy Stoińskiego w Końskich, by trenować i przygotowywać się do zawodów. Zajęcia wiążą się jednak z ciężką pracą oraz systematycznością. Odwiedziliśmy trening koneckich karateków z naszą kamerą. Treningi są bardzo różnorodne. Mamy gamę ćwiczeń ogólnorozwojowych, wzmacniamy się ogólnie i mamy gamę ćwiczeń takich specjalistycznych związanych z karate. Co do zasady, karate składa się z 3 elementów. To jest kihon, czyli techniki podstawowe, które wykonujemy w rzędach, to wynika z tradycji karate i to ćwiczymy również na treningach. Następnym elementem są kata, czyli formy. Jest to interpretowane jako walka z wieloma przeciwnikami. Każdy robi sam, prezentuje jedną z form, których jest 30 kilka. One mają układ sformalizowany. To wykorzystuje się w rywalizacji sportowej, ale również przy egzaminach na kolejne pasy, kolejne stopnie wtajemniczenia. Im wyżej, tym formy są trudniejsze. I ostatni element, czyli walka, kumite. To, co się dzieje teraz na sali, to jest walka z przeciwnikiem, trenujemy walkę sportową. Walka sportowa w karate wygląda tak, że dozwolone są wszystkie techniki nożne na wszystkie strefy, czyli uda, tułów i głowę, i techniki ręczne, głównie na tułów, nie uderzamy rękami na głowę. Walka w systemie seniorskim jest prowadzona w pełnym kontakcie. Oczywiście kategorie młodzieżowe to są ochraniacze. Im dzieci młodsze, tym ten kontakt jest bardziej ograniczany i zawężana pula technik. Po okresie lockdownu oraz ze względu na wakacje obecnie w klubie łącznie z 2 grup wiekowych ćwiczy około 50 osób. Mateusz Garbacz ma nadzieję, że w nowym roku szkolnym powróci stan sprzed pandemii, czyli około 70 karateków uczestniczących w zajęciach. Treningi odbywają się 3 razy w tygodniu. W uczestnikach zajęć widać zapał oraz chęć do rozwijania swoich sportowych umiejętności. Pod czujnym okiem trenera biją w tarczę oraz sparują między sobą. To m.in. systematyczność i chęć rywalizacji na najwyższym poziomie doprowadziły do odniesienia wielu sukcesów na scenie krajowej oraz międzynarodowej. Osiągnięcia mamy dosyć duże, myślę, jak na tak mały klub, bo mamy stosunkowo dużą grupę, która bierze udział w zawodach. I też do zawodów się przygotowujemy teraz. Mam nadzieję, że uda się nadrobić ten stracony czas. W ubiegłym roku młodzież w swoich kategoriach wiekowych, to jest około 14, 15, 16 lat, wygrywała zawody rangi Mistrzostw Polski. Braliśmy udział w Mistrzostwach Europy. Jedna osoba była w 8 pierwszej w swojej kategorii. Także mamy nadzieję, że po wakacjach ruszymy. System rywalizacja sportowa ruszy i osiągnięcia będą jeszcze większe niż dotychczas. Wcześniej treningi koneckiego klubu karate Kyokushin odbywały się w szkole podstawowej nr 2 w Końskich. Obecnie karatecy działają w hali sportowej przy ulicy Stoińskiego. Szczegółowe informacje odnośnie zapisów na zajęcia uzyskacie pod numerem telefonu 607 351 116 lub kontaktując się poprzez fanpage klubu, do którego link znajdziecie w artykule.